to jeszcze. Zalewam Luniuś. Z lewej strony. Tak jest. Rzuciło się. Ławkę zalewa. Dywanik. Obłoczek, na którym Luniuś siedział. Swojego Niniusia. Ale on nie wyszedł, to jest, wiesz, nie mocno, nie doskonał. On jest nie wyszedł i właśnie nie mamy prawa. Thank you.
albo śmierdziuchy. Nachyłek dwuletni też ładnie daje, bo są dwuletni i dwubarwne, nie? Tak, bo jeden jest Tintoria, drugi jest Grandiflora, nie? I one dają bardzo ładne kolory żółte. Tutaj jest skrzyp daje żółto-zielony, ale to nie są to takie bardzo szkole. Tkaniny, oczywiście włókna naturalne, pracuję w Instytucie Włókien Naturalnych, by barwić kolorami. 4000 lat przed naszą erą w Chinach mamy pierwsze przekazy barwienia, jak barwił indygo na niebiesko, kermesem na czerwono i krokoszem barwierskim również na czerwono. 2600 lat przed naszą erą. Poszukiwanie inspiracji i pewne pojęcie ludowości, które na tym pierwszym, takim mocno zimowym slajdzie, który mam nadzieję przy tym upale dzisiaj troszkę nas ochłodzi, te idee artystyczne spowodowały, że kolejna wystawa paryska to już był Bauhaus i kompletnie inni artyści, inna rzeczywistość, w której tego typu kolory ani ten zachwyt ludowością nie miał już żadnych perspektyw. I pewnie dlatego ten styl polski, który wtedy święcił triumfy w Paryżu, nie zamienił się w polskie sklepy z polskim designem, które by opanowały Europę, jak późniejsza Skandynawia, Tuńczycy czy design włoski, które królowały już i opanowały umysły artystów poszukujących już zupełnie innych inspiracji, zupełnie w innych kręgach definiowania swojej własnej kreatywności. Ale wracamy do kultury wiejskiej, do ludowości. Oddajemy go na wyrędze. Ale to jest też. Tutaj dalsza